Proszę państwa, 21-latek, 190 cm wzrostu, 75 kg, Unik Warszawa, Patryk Mielniczuk! A jego oponentem będzie 38-latek, 173 cm wzrostu, 75 kg, Rutek Team Bydgoszcz, Dariusz Rutkiewicz! No i mamy zapowiadane starcie w kategorii 75 kg, formuła K1, Dariusz Rutkiewicz kontra Patryk Mielniczuk. Aż 17 cm przewagi wzrostu na korzyść Patryka Mielniczuka, który reprezentuje klub Unik Warszawa. Żółte spodenki, Dariusz Rutkiewicz, spodenki szare. No i czekamy na grzmoty, podobnie jak to było w poprzednim starciu w formule K1. Od razu mocny low kick. Ależ mocno teraz. O, przerywa to sędzia, oczywiście będzie po raz pierwszy liczony Dariusz Rutkiewicz. Ale grat ciosów fakt faktem spadł na jego głowę, więc jak najbardziej tutaj musiał być wyliczony. No, korzysta z tych warunków fizycznych Patryk Mielniczuk. Mocne kopnięcia, kolejne kopnięcie na wątrobę. Oj, posadził! Idealnie pod prawą rękę zmieścił tego middle kicka. No i to jest koniec pojedynku. Szybko na swoją korzyść rozegrał to Patryk Mielniczuk i to on jest zwycięzcą tego pojedynku. No, kapitalnie kopnął tego middle kicka pod prawą rękę Patryk Mielniczuk. Dariusz Rutkiewicz dalej się nie podnosi. No, kopnięcia na wątrobę mają to do siebie, że trzeba je niestety przeczekać. Nie zawsze idzie stanąć na te 10, które sędzia wylicza. No, w przypadku tego kopnięcia widzimy, że dłużej czasu zajmuje. No, idealnie weszło. Tu widać, że bardzo obsiniona ta prawa strona. No i mamy pierwsze bardzo szybkie skończenie podczas dzisiejszej gali. Widzimy dalej w grymasie bólu Dariusz Rutkiewicz na macie. Powoli dochodzi do siebie. A widzimy, Patryk Mielniczuk w rytm muzyki sobie podskakuje, ma jeszcze bardzo dużo energii. No, potworny grymas bólu na twarzy Rutkiewicza.